Cześć wszystkim. Nie będę ukrywał, że za ten materiał było mi się naprawdę ciężko zabrać, nie dlatego, że nie chciałem, tylko nie miałem za bardzo pomysłu, z której strony ugryźć te matkroty, bo o ile pamiętacie, obiecałem, wspominałem, że pojawią się materiały związane z powrotem właśnie na stare rajdy. O Vault of Glass już mogliście usłyszeć, teraz pora na Krotę. Jednak dużym problemem w przypadku właśnie powrotu do Kroty jest to, że prawdopodobnie bardzo duża część tego rajdu zostanie zmieniona. Na ostatniej walce zapewne pojawi się challenge, prawdopodobnie cały most zostanie zmodyfikowany, więc ten materiał będzie krótszy, bo po prostu powiem o tym, co raczej nie zostanie zmienione, a o czym warto pamiętać. O Wogu na pewno można było powiedzieć wiele, wiele więcej. A więc zaczynając od samego początku, czyli od sławnej ciemnicy. Zachęcam Was, żebyście jednak spróbowali przebiec ją w szóstkę, ponieważ nie wiadomo, czy to też nie zostanie lekko zmodyfikowane. Na pewno Bungie dobrze pamięta, że najprostszym sposobem na zrobienie tak naprawdę całej kroty było nauczenie się zrobić ją samemu. Wysolować cały rajd, nawet i Flawlessa można w taki sposób naprawdę łatwo zdobyć, wystarczy około jeden dzień treningu. Dlatego wydaje mi się, że to co wcześniej, do czego wcześniej zdążyliśmy się przyzwyczaić, czyli jedna osoba tak naprawdę biegnie i odpala kolejny checkpoint, a my tylko czekamy, mam nadzieję, że to po prostu zostanie trochę zmienione. Więc, jeśli już w szóstkę zabierzecie się właśnie za zrobienie ciemnicy, to pamiętajcie, że najlepiej biec naprawdę mocno zbitą grupą i najlepiej, żeby to jedna osoba, która najlepiej pamięta cały ten etap, po prostu obserwowała Was, obserwowała cały Fireteam i wytaczała ścieżkę, mówiąc dokładnie, gdzie jest kolejna lampa i kiedy się przy niej zatrzymujecie oraz, co ważne, kiedy ruszacie. Jeśli ktoś stale będzie zostawał z tyłu, to naprawdę ciężko będzie na niego czekać, za nim czyścić moby i po prostu możecie wtedy być za bardzo rozrzuceni po całej tej lokacji. Najważniejsze właśnie, tak jak mówię, żeby jedna osoba, która nie tylko zna drogę, po prostu brała odpowiedzialność za Was i dokładnie Wam odliczała i mówiła, w którą stronę i kiedy biegniecie. To jest naprawdę bardzo prosty sposób i ja już nawet kiedy jeszcze mieliśmy tego niższego lighta i łatwo było tam zginąć, to jednak zawsze miałem największą frajdę, kiedy po prostu wszyscy wspólnie biegliśmy i właśnie miałem okazję mówić po prostu dokładnie, jak ten cały etap wygląda. Zaraz po ciemnicy mamy most, o którym raczej nie chciałbym za dużo mówić, bo pewnie zostanie on mocno zmieniony. Radzę Wam na pewno zabranie ze sobą jakichś karabinów snajperskich, jakichś skautów, ponieważ we wcześniejszej wersji mostu, jeśli robiło się go w normalny sposób, jako całość, to po prostu czasami zdarzały się momenty, gdzie naprawdę mało nas potworów atakowały, a chłopaki, koledzy po drugiej stronie mieli bardzo dużo problemów. Tylko właśnie pamiętajcie, że warto czasami pomóc naszym sojusznikom, po prostu strzelając na drugą stronę, tak jak wspomniałem, z jakichś fajnych skautów z dużym zasięgiem, czy po prostu z karabinów snajperskich. Myślę, że Icebreaker tutaj będzie się cieszył dużą popularnością. Krótki korytarz, który jak zwykle będzie się kończył szybkim sprintem do skrzynki, to akurat szkoda coś omawiać. Jeśli chodzi zaś o śpiewaczkę, czyli właśnie Death Singer, to w tym miejscu polecam Wam bardzo prosty trik, jeśli w Waszym zespole macie jakiegoś Sound Singera, czy chociażby Nightstalkera z granatami. Jeśli macie te granaty, które są obszarowe, na przykład właśnie granaty solarne, to możecie rzucić tymi granatami pod miejsca, gdzie są dwie wiedźmy w środku pomieszczenia przy kryształach. W momencie, kiedy one otrzymają delikatne obrażenia z tych granatów, po prostu delikatnie zostaną podpalone, od razu wylecą z tych pomieszczeń na sam dół schodów, co nie tylko przyspiesza cały proces, bo po prostu nie trzeba po nie wejść, ale także sprawia, że po prostu wszystko jest szybsze i łatwiejsze. Nie musicie uruchamiać jeszcze na przykład właśnie tych knightów z mieczami. Na spokojnie można zabić te dwie wiedźmy, zanim tak naprawdę walka zacznie się na serio. Ja tutaj na streamie akurat robiłem krotę już za każdym razem, kiedy miałem wysoki light, więc jak widzicie, poziom trudności jest zdecydowanie niższy niż zaraz pewnie we wtorek, ale jeśli już zabijecie śpiewaczki, zabijecie shriekery, to raczej Iriut nie będzie dla większości większym problemem. Jedyne co, to oczywiście pamiętajcie, że bardzo, bardzo łatwo jest się tutaj zabić, w sumie na całej krocie, rakietami. Wszędzie praktycznie walczymy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach, dlatego uważajcie na swoich sojuszników i lepiej, żeby niektóre potyczki nie skończyły się po prostu strzałem własną rakietą w twarz. Przechodząc już do Kroty, czyli tego ostatniego bossa całego rajdu, też nie chciałbym za bardzo dużo Wam dokładnie tłumaczyć, gdzie należy się ustawić, na co jakoś szczególnie powinniście się nastawić, bo tu również, oprócz tego, że będziemy mieć challenge, to jeszcze sama walka też była tak mocno specyficzna, że wolałbym, żeby Bungie też mocno zmodyfikował. Tak jak wspominam na początku, cały rajd, jak
jako właśnie Crota's End myślę, że powinien doczekać się wielu usprawnień i mam nadzieję, że będą one miały miejsce. Pamiętajcie, jak pomocne, zwłaszcza na hard mode, który pewnie wszyscy będziemy robić, jak bardzo pomocne są bronie, które regenerują życie, ale także i hełmy z perkiem, który leczy nas przy podnoszeniu orbów. Z całego rajdu właśnie to tą mechanikę, czyli właśnie zablokowanie naszej regeneracji, pamiętam najpozytywniej, ponieważ otworzyło to furtkę wtedy, kiedy Crota się pojawiła, otworzyło to furtkę do korzystania z naprawdę dużej ilości nie tylko egzotyków primer, jak na przykład Red Death, ale właśnie ludzie zaczęli też patrzeć na swoje perki na hełmach i ten perk wtedy, Infusion, który się nazywa, teraz chyba jest jeszcze inny perk, który regeneruje nam tylko tarczę przy podniesieniu orbów. Ta mechanika była tak dobra i tak ciekawa, że myślę, że ona zostanie bez zmian, dlatego pamiętajcie, że coś wam się przyda, czy to chociażby perki, które będą was leczyć na użyciu supera, czy jak wspominałem Red Death, myślę, że wróci do arsenału niektórych strażników. Jeśli chodzi o samą Crotę, to pamiętajcie, że naprawdę trzeba uważać na tej walce na strzelających cały czas boomerów i jeśli wasz miecznik ma problem, żeby właśnie odciągnąć jego agro, to pamiętajcie o starych trikach z bańką Tytana, który może sobie ją blisko postawić, żeby właśnie to w niego strzelały, czy po prostu no Hunter i jego niewidzialność też zawsze jest wielkim, wielkim plusem właśnie jeśli chodzi o mieczowanie. Challenge Mode, nie mam bladego pojęcia jak mógłby wyglądać. Prawdopodobnie i Crota i Most będą miały jakiegoś rodzaju challenge, bo śpiewaczka jest tak szybkim etapem polegającym po prostu na tak szybkim wyczyszczeniu pomieszczenia, że raczej bez sensu, żeby tam się jakiś challenge znajdował. Sam mam tylko nadzieję, że challenge nie będzie polegał na bezsensownym przedłużaniu walki, bo jeśli Challenge Mode będzie polegał na tym, że tylko jedna osoba raz będzie mogła podnieść miecz, to początkowo domyślam się, że może to wprowadzić jakiś niepotrzebny chaos i mimo, że brzmi to całkiem pozytywnie, żeby każdy skorzystał z miecza i każdy się go nauczył, to no zobaczymy. Wolałbym, żeby to było po prostu coś bardziej oryginalnego niż po prostu każdy musi pacnąć go Crotę po stopach. W każdym bądź razie zobaczymy. Start dodatku, tak jak wspominałem, 28 marca we wtorek około godziny 18. Będę trzymał kciuki za wasze dropy. Ja sam póki co niestety przez pracę nie będę mógł wziąć udziału od razu w tych aktywnościach, więc no cóż, prawdopodobnie będę musiał poczekać dopiero do weekendu. Mówił MLG Karolol, dzięki wielkie za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.